Może masz 35, 40 lub więcej lat i dopiero niedawno odważyła się więcej wychodzić, otwierać się na mężczyzn, przepracować swoje blokady, lęki, ograniczenia, cieszysz się z tej zmiany, a jednocześnie masz żal, że zmarnowałaś tyle czasu, jak pozbyć się poczucia winy i cieszyć się ze spotkań. O tym w dzisiejszym odcinku. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Kilka razy już pisały do mnie dziewczyny, które mają 35, ale nawet takie 30, które są singielkami i mówią: Zuza, ja dopiero od kilku miesięcy mam odwagę i siłę, aby poznawać nowych ludzi. To jest niesamowite, jak otworzyłam się na nowe osoby, randki, imprezy. Jak, no właśnie, jak się otworzyłam na miłość, dopiero teraz czuję, że jestem gotowa wejść z kimś w związek. Wcześniej z różnych powodów, głównie psychicznych, w stylu nieśmiałość, zakompleksienie, ale też brak wiedzy i świadomości o relacjach damsko-męskich, nie niewiedza, jak się zachować, gdzie pójść, a także z powodu problemów finansowych czy zawodowych, było to niemożliwe. Ta zmiana nie była możliwa. I często dziewczyny dodają, mam do siebie żal, że tak późno to zadziało się u mnie, a nie na przykład 5, 10, czy ileś lat temu. I pada to pytanie, jak zaakceptować ten fakt i uwolnić się od poczucia winy, mieć radość ze spotkań. Kochana, mi się wydaje, że jeżeli to też Ciebie dotyczy, jeżeli też musisz sobie, kurczę, jest już tak późno, ten czas leci, a ja dopiero zaczynam, jestem na początku tej drogi. To chcę ci powiedzieć, spójrz na to tak, że ty już przeszłaś ogromną część drogi, i um, jak zaakceptować to, to, że tak jest? Chyba po prostu trzeba powiedzieć: Okej, okay, jest jak jest, z takimi kartami się urodziłam, z takimi kartami żyję. Bo ta twoja nieśmiałość musiała z czegoś wynikać, musiała, czy za kompleksie nie. Może rodzice nie dali ci takiej miłości, jakiej potrzebowałaś. Może miałeś jakieś trudne doświadczenia w życiu, i to są karty, z którymi zaczynasz rozgrywkę, którym, którą jest życie. Może właśnie miałeś problemy zdrowotne czy finansowe i nie miałeś przestrzeni się tym zająć, zająć się życiem miłosnym. Może nikt ci nie uczył o relacjach damsko-męskich, takich właśnie zdrowych, a czerpałaś tylko wiedzę z amerykańskich filmów czy seriali, gdzie to wszystko jest takie. No, wypaczone, albo a jeżeli już nawet jest coś dobrze pokazane, to jest pokazane, że to się dzieje szybko, a w życiu nie zawsze tak jest. I właściwie mm, trzeba. Mi, to co mi pomogło, to to, że usiadłam sobie kiedyś, to nie było raz, ale opowiem ci taką sytuację, jak to robiłam po prostu, że siadałam sobie i pozwoliłam sobie na opłakanie tego czasu, że tak było. Że było mi tak ciężko, że kiedyś pakowałam się związek, w który nie był dla mnie dobry, i że podejmowałam decyzje, które nie były dla mnie dobre w tym związku. Ja się na to godziłam. Musiałam zobaczyć swoją odpowiedzialność w tym i też to, że nie umiałam kiedyś postąpić inaczej. Po prostu to nie było z lenistwa, to nie było z wygody. Ja myślałam, że robię najlepiej, jak umiem, i że to będzie dla mnie dobre, a nie było. Czyli musiałam zobaczyć swoje błędy je zaakceptować, opłakać też, wybaczyć sobie i innym też, i później spojrzeć do przodu. Trochę tak jak Marek Grechuta śpiewał, że ważne są dni, których jeszcze nie znamy. I to jest taka świadoma trochę decyzja, nie trochę, no to jest świadoma decyzja, że Możesz patrzeć w przeszłość i sobie myśleć, kurczę, zmarnowałam tyle czasu, ale byłam głupia, albo dlaczego nikt mi nie pomógł, dlaczego wcześniej ja tego wszystkiego nie odkryłam, dlaczego moje życie się ułożyło w ten, a inny sposób. Możesz patrzeć w przeszłość i w tą przeszłość, złuszczenie się, inwestować swoją energię, tylko przeszłości nie zmienisz. Albo możesz usiąść i powiedzieć: tak, taka jest moja przeszłość. Tak to się wszystko ułożyło i nie jestem z tego powodu zadowolona. Nie tak to miało być. Popłacz, pozłość się na to, a na koniec akceptuj i wybacz i spójrz w przyszłość. I zobacz, masz 40 lat, to pewnie jeszcze 40 przed tobą. No i możesz je spędzić z bardzo fajnym facetem. Być może nie będziesz mieć dzieci, a może będziesz mieć, nigdy tego nie wiesz. Ale na miłość nigdy nie jest za późno. Dlatego um, to jest taki wybór. Nie ma magicznej metody, to jest wybór i decyzja, którą podejmujesz każdego dnia. Czy płaczesz nad przeszłością, czy patrzysz w przyszłość i starasz się coś zmienić? Jeżeli wybierasz tą opcję zmiany w przyszłości, to ja chcę Cię zachęcić do. Um, Takiej jeszcze jednej rzeczy, to jest, żeby postępować teraz mądrze, czyli nie bój się inwestować w siebie, w naukę, w wiedzę, w jakieś, czy to będą kursy, czy coachingi. Ja wiem, że to, co mi pomogło wejść w relacje i stworzyć tak fajne małżeństwo, w którym jestem bo ja uważam, że jestem w bardzo fajnym małżeństwie, że mój mąż jest super, ale jest tak, bo ja też byłam na to gotowa, ja też swoje przepracowałam rzeczy i tym, co mi pomogło, była terapia, to była inwestycja i czasu i pieniędzy, to były kursy o relacjach damsko-męskich i książki, to też był ten date coaching, na którym kiedyś byłam i czasem wystarczy, Jedno, dwa, trzy spotkania, czy właśnie jeden kurs, czy drugi kurs, czy jakaś książka i to ci niesamowicie mm, tak pcha do przodu, skraca ci ścieżkę, bo mm, to bardzo fajnie jedna osoba kiedyś powiedziała z takich um, o, o sprzedaży kursów w ogóle online, ale to, to jest takie, myślę, że to że do, do waszej, do twojej sytuacji, dlatego tutaj to, to zacytuję. Że bardzo dużo rzeczy możesz zrobić samemu. Tylko to jest tak, jak obchodzenie jeziora naokoło i idziesz sobie, i jak masz na to czas, to super. Ale jeżeli chcesz szybszych efektów, no to warto zainwestować w łódkę, która cię przewiezie na drugi koniec krótszą drogą, nie? Będzie szybciej i ponosisz koszta tego. Tylko co zyskujesz? I y, też jest takie ryzyko, zawsze jak chcesz inwestować w siebie, czy to myślisz o terapii, czy myślisz o kursie jakimś online, y, czy o czymkolwiek, że wybierzesz źle. No tak, jest ryzyko, że stracisz jakieś pieniądze. No ale y, jest duża szansa też, że y, no właśnie, że skrócisz sobie tą drogę, że nagle zyskasz taką dźwignię, która cię przyniesie na wyższy poziom bo dla mnie chodzenie na randki i budowanie tutaj życia miłosnego to jest jak wspinanie się po kręconych schodach. I możesz sobie iść, iść, iść. Możesz też wjechać windą wyżej. Ja bym tak powiem, Czego wolisz, co wolisz? Um, tak, to chyba tyle. Czyli zaakceptuj to, co było po złość się, wypłacz, a później zaakceptuj, że taka była przeszłość i zobacz, że ważne są dni, których jeszcze nie znamy. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po słuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.